Pokażę Wam dzisiaj prostą strategię, jaką możecie wykonać na Mirażu po stronie Tero. Prosicie jednego z Waszych kolegów, aby rzucił smoka na top mida. Możecie go rzucić wskakując tutaj na ten zielony śmietnik i celując na prawo od tej najwyższej anteny. I Później klikacie lewy przycisk myszy. Po rzuceniu tego smoka prosicie drugą osobę, aby stanęła tutaj obok tej drewnianej belki. Następnie celujecie na prawo od tego ciągłego elementu tutaj wystającego. Przesuwacie go do góry, do tej czarnej linii niskiego napięcia. Gdy macie celownik tak ustawiony, to wstajecie i klikacie lewy przycisk myszy. Dzięki temu, że smog ląduje w tym miejscu, to umożliwia Wam, jako terrorystom, raszowanie tutaj shorta bez obawy o to, że gracz w konektorze Was zauważy. Tylko tutaj taka rada ode mnie: gdy biegniecie katłokiem, to biegnijcie blisko tej prawej ściany, wówczas antyterrorysta, który znajduje się w konektorze, nie zauważy Was. Jak widzicie, taki antyterrorysta nic nie będzie tutaj widział, więc nie zauważy was, gdy będziecie biegli katłokiem. Dopiero musiałby się wychylić tutaj w kierunku tego boksa przy konektorze, aby zobaczyć was, gdy będziecie tutaj biegli.